Tron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gość WLC. Dzisiaj mam przyjemność gościć trenera lokalnej grupy Krav Magi, pana Marka Lacha. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie Marku, no widzimy się tutaj w sprawie bezpłatnego seminarium z samoobrony dla kobiet pod nazwą Mam tę moc. Tak. Ona niech nam się nie kojarzy tym razem z słynną bajką dla dzieci, ale teraz będziemy mówić o rzeczy bardzo poważnej, czyli o przełożeniu sztuki walki bezpieczeństwa kobiet, tak? To jest coś bardzo ważnego, z czym niestety do dzisiaj się borykamy jako społeczeństwo. Zawsze dosyć tak poważnie z swojej perspektywy też byłem świadkiem niejednej bójki, gdzie niestety ofiarą padała kobieta. Czyli zacznijmy od tego, że ta akcja ma pomagać po prostu kobietom się bronić. Tak, jest to przede wszystkim inicjatywa skierowana do kobiet w wieku od 16 lat wzwyż. Mhm. Nie ma górnej granicy. Przede wszystkim ma to promować świadomość kobiet, że nie są tylko i wyłącznie ofiarą w danej sytuacji, że mają w sobie tą moc, żeby coś zrobić w sytuacji, gdzie no nie dzieje się dobrze, czyli jest jakaś napaść na tle, najczęściej, no nie oszukujmy się, na tle seksualnym, że to nie jest tak, że już musi być ofiarą, że da radę cokolwiek zrobić w takiej sytuacji, tylko trzeba wiedzieć jak i trzeba też u kobiet tą moc wyzwolić. Tak. Ja mam takie wrażenie, może za chwilę pan mnie poprawi się lub też nie, że kobiety jakby z automatu trochę się tego tematu obawiają. Ja wiem, że są osoby, które na pewno, kobiety bardziej odważne, które z miłą chęcią będą w czymś takim uczestniczyć. Za chwilę pana zapytam, jak jest właśnie we Włocławku z tym odzewem pań, ale mam wrażenie, że z natury po prostu no, kobiety są tymi osobami troszeczkę płci słabszej. I no i niestety, tak, i my jako mężczyźni jesteśmy w stanie to wykorzystać w sposób niecny. Ale właśnie, jak to jest? Jak to jest, żeby przekonać takie kobiety, te, które są nieprzekonane, albo te, które nie zdają sobie sprawy z tego, że naprawdę jest jak najbardziej słuszna inicjatywa, która ma im pomóc w bezpieczeństwie? Znaczy tak, z kobietami to jest tak, że kobiety z natury są grzeczne. Mhm. W cudzysłowie, że są grzeczne, mam tutaj na myśli to, że przepraszam, to moja wina. W ten sposób. Myślą w ten sposób, nawet czy tego chcą, czy tego nie chcą, taka jest natura kobiet. Mężczyźni podchodzą do pewnych kwestii w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę najpierw kobietom trzeba przemówić do nich w taki sposób, że nie jesteś winna tego, że dzisiaj chciałaś się ubrać w spódniczkę krótką. To jest twój wybór, masz prawo, chcesz się czuć atrakcyjna, chcesz się wymalować, chcesz ładnie wyglądać tego dnia, bo kobiety przede wszystkim ubierają się dla siebie, nie dla potem dla koleżanek, potem dopiero dla facetów ewentualnie, nie? I to nie jest twoja wina, że jest takie tam tłumaczenie, że jest sama sobie winna, bo tak się ubrała, albo taki miała makijaż wyzywający. No nie, nikt nie daje żadnemu facetowi prawa do tego, żeby wtedy taką kobietę zaatakować. Nie? Jak pan myśli, właśnie wtedy kobiety myślą, że tak, to jest moja wina, bo mogłam się tak nie ubierać, mogłam tego nie robić. Okej. Ja rozumiem pana tak rozumowania tej całej sytuacji. W większości się z nim zgodzę, ale jak pan sądzi, skąd to wynika oprócz oczywiście tej kwestii związanej z naturą? Ale czy po prostu kobiety też w jakiś sposób są niedowartościowane na co dzień? Może to też wynikać z tego? Czy są niedowartościowane? Ja wiem. To chyba już by trzeba było samych kobiet zapytać. Natomiast chłopaki od małego biją się na podwórku, dziewczyny grają w gumę, że tak powiem. Mhm. I jakby nie są do tego przyzwyczajone, do tej agresji. Są oczywiście, tak jak wcześniej było powiedziane, że są kobiety, które są silne i silne w tym sensie, że dadzą sobie radę w takich sytuacjach, ale niestety większość kobiet w tego typu sytuacjach
No, NBA jest nagle zahukana, jest nie jest w stanie zrobić czy powiedzieć czegokolwiek. No właśnie, to jest zastanawiające, jak to się jaka jest blokada psychiczna kobiet w takich sytuacjach, tak? One oczywiście są w jakiś sposób bezradne i nie wiedzą, co ze sobą począć. Ja się zupełnie nie dziwię, bo przyznam się szczerze, jeżeli spotkałbym w bramie 4 czy 5 osiłków, to ja sam miałbym problem. Chciałem właśnie to powiedzieć, z tej sytuacji wybrnąć. Mężczyźni będą mieli problemy w takich sytuacjach. Znaczy, teraz tak, mamy taki program typowo stworzony do treningów dla kobiet i z kobietami. Więc oczywiście są tam konkretne problemy, napaść typu tam próba zabrania torebki, jakiś szantaż nożem, jakieś tam molestowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby ta ostateczna sytuacja, gdzie już dochodzi do jakiegoś tam agresywnego zachowania, to jest na samym końcu tak naprawdę. Mhm. Program szkolenia najpierw obejmuje właśnie wytłumaczenie kobietom, że one nie muszą być w takich sytuacjach od razu ofiarą. Ja już teraz się powtarzam, ale to wszystko będzie powiedziane. Tego, tak, dokładnie. Chodzi o uświadomienie kobietom, że dużo wcześniej może zareagować. Też chodzi o to, żeby poznały, jakie są rodzaje jakby napaści, jakie są problemy. Przede wszystkim jakby założeniem Krav Maga jest nie pchać się w łapy, nie pchać się w jakiś tam problem, w łapy przeciwnika. Jakby ostateczna ta walka, to już jest naprawdę ostateczność. Zaspałem, nie dałem rady się z tej sytuacji wybronić. Nie wiem, zamyślony byłem, gdzieś wszedłem do jakiejś bramy, tak jak właśnie wcześniej było powiedziane. I wtedy już muszę się bronić wszelkimi środkami. Tak? A najpierw musimy kobietom uzmysłowić, że one muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo, zanim ktoś do niej podejdzie. Czyli unikać pewnych sytuacji. Tak. Ja wiem, że większość kobiet sobie pomyśli, no ale ja tam unikam, przecież ja nie wejdę do ciemnej bramy. Wiele rzeczy robimy takich bezwiednie, gdzie ktoś, jak ktoś to zaobserwuje, że to będziemy robić, to po prostu na nas wyczeka. Na przykład zauważy, że kobieta mieszka sama i wychodzi na przykład o jakiejś konkretnej porze do pracy, wraca późno. Taką kobietę jest bardzo łatwo wyczekać po prostu odpowiedni moment. Myślę, że tak. Ja tutaj pewnie podam też sztandarowy przykład, bo przecież ja od 10 lat tędy chodzę, nic mi się nie wydarzyło i przechodziłam tam 10 tysięcy razy, ale za tym kolejnym może się coś wydarzyć. Tak? Właśnie, o to chodzi. Tutaj też uczulamy na to, tak, że możemy trafić na osobę, która jest pierwszy raz na tej dzielnicy, może być pod wpływem narkotyków, alkoholu. Jakby składowych może być kilka. Zgadza się. Gdzie kobiety będą w niebezpieczeństwie, gdzie wy, panie, będziecie w niebezpieczeństwie, bo ten program jest przede wszystkim o was i z myślą o was. Natomiast chciałbym już przejść do takich kwestii technicznych, zanim sobie omówimy na sam koniec to wydarzenie. Okej, zgłasza się do pana kobieta 25 lat. Jak wygląda ten cały proces poznawania oczywiście tajników, zanim zacznie ćwiczyć, tak, i wykształci się jako podstawowy członek w grupie, ale w jaki sposób zaczyna pan od samego początku jakby rozmowę z tą osobą? W którą stronę pan musi podążać? Czy pan jest też na przykład w stanie wyczuć, czy ta osoba jest pewna siebie po takim pierwszym spotkaniu, czy dopiero to wychodzi podczas jakby pracy w grupie z taką potencjalną, jeżeli możemy tak powiedzieć, członkinią waszej organizacji? Znaczy tak, przez te parę lat, które prowadzę zajęcia sam, są pewne schematy zachowań. I to nieważne, czy to chodzi o mężczyzn, czy kobiet. Są pewne schematy zachowań. Niektórzy przychodzą, żeby się lepiej poczuć, niektórzy przychodzą po to, żeby należeć do jakiejś wspólnoty, jakiejś, tak, nie tylko w pracy czy w szkole, tylko jakąś tam grupę tworzyć i należeć do niej. A widać, że też przychodzą ludzie, których faktycznie coś spotkało. Ja wtedy nie wnikam w takie sytuacje, nie wypytuję, bo to jest wiadomo, niezręcznie i niektórych nie może to... Sprawa, tak? Tak. Aczkolwiek czy często... byłby panu potrzebne do dotarcia do tej osoby, w sensie jak na przykład w jakiej sytuacji się znalazła ta osoba, aby wytłumaczyć od razu, jak ma zareagować następnym razem. Właśnie chciałem to powiedzieć. Gdy przerabiamy na
na zajęciach jakieś konkretne problemy. Bardzo często bywa tak, że w momencie, gdy pokazuje jakiś tam problem, jakiś tam powiedzmy chwyt za rękę, duszenie, złapanie za ciuchy, cokolwiek, to widać reakcję na twarzach kobiet. To widać od razu, nie? Czyli te emocje się wyrażają wtedy. Tak, tak. Kobiety są dużo bardziej emocjonalnie do tego podchodzą. U kobiet jest tak, że w momencie, gdy zdarzyła się jakaś tam sytuacja, jakaś niemiła, one są w stanie pamiętać nawet, co miały tego dnia na sobie, jakie ciuchy, mimo że to było ileś lat do tyłu. One są w stanie to pamiętać. Dla mnie to jest... No my raczej byśmy tego nie zapamiętali, W życiu, nie? Ja na pewno nie. Czy była bluza, czy jeansy, czy półbuty. Co, i one są w stanie zapamiętać, co one miały na sobie, co ten ktoś miał na sobie, jaki miał zapach, jaki to był dzień, jaki to był miesiąc. Te wszystkie szczegóły są w stanie zapamiętać. I dlatego one reagują w takich sytuacjach bardzo emocjonalnie i to od razu widać. Była kiedyś taka sytuacja, że przyszła pani na zajęcia, trenowała, wszystko było dobrze, do momentu, gdy zrobiłem jakiś tam, pokazałem jakiś problem i rozwiązanie na ten problem. I ona nagle się zaczęła płakać i wyszła z sali. I to od razu widać wtedy, że tu musi być, tu tkwi problem, nie? Nie staram się z ludzi wyciągać, co się stało. Jeśli będzie chciała, to powie. Ja to wysłucham i... No tak, tak. Nie możemy też... Nie wyciągam, bo to też... Dokładnie. Bo to pewnie... Będzie ktoś gotowy, będzie chciał powiedzieć, że ja jestem dla kogoś obcą osobą, prawda? No tak, tak. No więc ja nie musi się... Nikt mi się nie musi spowiadać ze swojego życia, więc jeżeli... Czy kobieta, czy mężczyzna, tak jak już powiedziałem, stwierdzi, że musi coś o tym, musi o tym powiedzieć, no to wtedy mówi, a wtedy też, ale to już wcześniej widać, tak jak powiedziałem, że no tak, coś było nie tak. Rzeczywiście, ja tutaj jako laik w tym temacie nie będę ukrywał, natomiast jestem też bardzo ciekaw pana odpowiedzi na ten temat. Podejrzewam, że również ważne jest to, już tak mówię takim językiem technicznym, to w jaki sposób będziemy się zachowywać, tak? Czyli to w jaki sposób będziemy... Mowa ciała, jak będzie wyglądać, tak? I jak mamy na przykład zablokować czyjąś rękę. No teraz oczywiście wymyślam na potrzeby tego zagadnienia. Czy kobiety są w stanie załapać, mówiąc kolokwialnie, po pierwszym, drugim spotkaniu to, jak rzeczywiście mają się zachowywać, czy to jest jednak proces, który wymaga wielotygodniowych spotkań? Powiem tak. Ja trenuję Krav Maga od 15 lat i podstawową rzeczą, która, że tak powiem, brzydko mnie kupiła, to była łatwość nauczenia się technik, ponieważ Krav Maga opiera się na odruchach obronnych, które zostały w nas zakorzenione już od pokoleń, od tysięcy lat. Jeżeli coś leci, ktoś coś rzuci w stronę mojej twarzy, to ja zrobię odruchowo jakiś ruch. Czyli to jest jakiś instynkt samozachowawczy. Tak, i na tym jest bazowane są wszystkie techniki. Jakikolwiek problem by nie był, na tym są bazowane wszystkie techniki. Dlatego jest bardzo łatwe do nauczenia. Nie mówię, że po pierwszych zajęciach czy po dziesiątych ktoś już wyjdzie, będzie mistrzem. Nie, bo wszystko trzeba trenować. Natomiast są pewne schematy, jest bardzo... Jest to system przede wszystkim, to nie jest ani sztuka, ani sport. Nie? To trzeba rozróżnić, rozgraniczyć, bo to są dwie różne rzeczy. Sport jest, to są zawody, jest ring, jest tam oktagon, zależy jaka jest formuła walki. Dwóch gości czy dwie kobiety walczą, jest sędzia, w razie czego ktoś ich rozdzieli i jest wszystko dobrze. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Nie ma czegoś takiego, że takiego uderzenia nie mogę zrobić, takiego kopnięcia, tak nie wiem, włożyć palce w oczy i tak dalej. Nie ma. Ja mam zrobić wszystko, żeby się obronić. I Krav Maga jest bardzo łatwo do nauczenia przez to, że to są odruchy. Odruchy obronne, których tak naprawdę nie trzeba uczyć. Mhm. Czyli to wychodzi samo jakby naturalnie. Tak, wszystko. Dlatego jest bardzo łatwo ją się nauczyć. Okay. Chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, zanim już przedstawimy samo wydarzenie, o którym wspomnieliśmy na samym początku. Przygotowując się do rozmowy z panem, spotkałem kilka dobrych takich komentarzy, w cudzysłowie dobrych, które porównują Krav Magę do jakiegoś rodzaju bandyterki i czegoś, co może służyć w zupełnie inny sposób niż to, co państwo proponują. Żebyśmy oczywiście tutaj też zachowali pewne proporcje, bo oczywiście nie jest tak, że teraz każdy, kto uprawia Krav Magę, będzie brał udział na przykład w ustawkach. Ale gdzie należy postawić te granice i powiedzieć,
Ja wiem, że to też zależy pewnie od człowieka, który będzie chciał w ten sposób korzystać z tego, tak? Czy w sposób samoobrony, czy ataku. Ale jak najprościej wyjaśnić Krav Magę, że ona nie jest do tego, żeby atakować inne osoby? Nie jest do tego przewidziana. Ideą Krav Maga jest nie dać sobie zrobić krzywdy. Czyli po pierwsze, nie wchodzę do miejsc, które potencjalnie mogą być dla mnie niebezpieczne. Jeżeli już wszedłem do tego pomieszczenia, na przykład, bo to nie musi być wcale pomieszczenie, nie? To może być na ulicy. Może być otwarta jakaś przestrzeń. Przestrzeń, tak. Jeżeli już wszedłem do tego pomieszczenia i zaczyna być problem, ktoś ma do mnie problem, chcę to załagodzić. Ja nie chcę z nikim mieć jakiejkolwiek tutaj sprzeczki i bójki, ponieważ no, nie oszukujmy się, żyjemy w takich czasach, że ludzie noszą różne rzeczy przy sobie i to, że ktoś ma w tej chwili gołe ręce, nie ma nic w rękach, to nie znaczy, że za chwilę nie wyjmie jakiejś pałki teleskopowej, noża i tak albo dalej. Czegoś gorszego. Albo czy broń palna no, nie jest może w Polsce aż tak mocno, ale też oczywiście może się takie rzeczy zdarzyć, więc jakby konfrontacja jest naprawdę na ostatnim, to jest ostatni etap. Wszedłem do tego pomieszczenia, ktoś jakiś ma tam problem i ja nie jestem w stanie tego już inaczej rozwiązać. I wtedy, czy to jest bandyterka? No, ja mam zrobić wszystko, żeby się obronić. Jest mnóstwo sposobów na zaatakowanie, odparcie ataku. To jest samoobrona. To nie, ja nie uczę... Nie jestem prowodyrem, tak? Ja nie jestem prowodyrem. Ja do końca chcę załagodzić sytuację. Jeżeli już widzę, że nie da rady, muszę zrobić wszystko, żeby się obronić. Ponieważ takim założeniem treningowym jest, pamiętaj, że przeciwko sobie nie masz równego sobie, tak jak na przykład w ringu. Jak są wagi, nie przekraczamy obaj 90 kilo. Nie. Jest mała kobieta, która waży powiedzmy 50 kilo i jest facet, który waży 100 kilo. I on nie będzie tutaj dawał jakichkolwiek forów. No nie, absolutnie. No nie będzie. Więc ucząc kobietę, ja nie mogę jej powiedzieć, że słuchaj, tego nie możesz zrobić, tego nie rób, bo jesteś kobietą, ci nie wypada. Nie. Masz zrobić wszystko, żeby się obronić. Stąd jest takie też pojęcie, jeśli chodzi w ogóle o system Krav Maga, że bandyterka, bo no to są tak naprawdę już tak już upraszczając całość, to jest system, to są walki uliczne. Tak, tam nie ma, że ja nie mogę uderzyć łokciem, nie mogę ugryźć, nie mogę podrapać. Dlaczego nie mogę? Tak, ktoś kiedyś przyszedł na zajęcia, chłopak, który trenował kickboks bodajże, tak, kickboxing trenował. I był akurat trening kopania w strefę kroku. 99% technik, jeśli chodzi o Krav Maga, opiera się na, jeśli chodzi o atak, kontrę, to jest atak na strefę kroku. I on powiedział, że on tego nie będzie robił. Więc pytam, dlaczego? Mówi, bo to jest niesportowe. Ja mówię, oczywiście, że nie jest sportowe, a jak cię zaatakuje trzech gości na ulicy, to też, co to jest sportowe, tak? Trzech na jednego? Czy to jest fair? Czy to jest honorowe? No nie jest. Więc w ten sposób przedstawiamy. Czyli przede wszystkim świadomość, tak? Świadomość, przede wszystkim, tak, tutaj. Tak. Wiem, na co mnie stać, wiem, co umiem, wiem, czego się nauczyłem, wiem, gdzie mam braki i to, co umiem, nie chcę wykorzystywać, ale jak już będę musiał, to się nie zatrzymam. Dokładnie. Dobrze, panie Marku, w takim razie na sam koniec jeszcze naszej rozmowy, abyśmy też przede wszystkim powiedzieli, kiedy to wydarzenie się odbywa. Przypomnę, że portal WEC również objął patronat medialny nad całym wydarzeniem. Kiedy się widzimy? I jeszcze chciałem zapytać, czy ma pan już jakieś dane o odzewie uczestniczek w tym spotkaniu? Tak, wydarzenie będzie miało miejsce 7 marca, to będzie sobota, zaczynamy o godzinie 10, będzie trwało to 3 godziny w szkole, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 12. Tak jest. Przy ulicy Wiejskiej, tak. Wiemy, 29. Zgadza się. Jaki jest odzew? Powiem tak, robimy to już 6 raz i co roku jest około 100 pań. Czyli ta frekwencja jest stała. Tak, tak, w tym roku, no jeszcze, no nie wiem, no, będę mógł powiedzieć za tydzień, w sobotę, no tak, tak no, ale już kobiety, bo jest jest wydarzenie na Facebooku, jest prośba o to, żeby się panie zaczęły zgłaszać. Nie muszą się zgłaszać imiennie, wystarczy, że napiszą czy SMS-a pod numer telefonu, czy zadzwonią, czy będzie to jakaś informacja pod postem, że przychodzę ja, powiedzmy, i trzy koleżanki. Chodzi teraz nam o kwestie tylko i wyłącznie organizacyjne, żeby zapewnić dla
każdej pani, bo będzie upominek dla każdej pani i tak dalej, więc żebyśmy wiedzieli, ile tego przygotować. No tak, ale to jest ważne, tak? Ale już tak, no to jest bardzo ważne i już jest naprawdę dosyć dużo zgłoszeń. Mhm. Już nie tylko nawet patrzę tylko po deklaracjach na Facebooku, że wezmę udział, czy jestem zainteresowana, ale już dzwonią, że będę ja i cztery koleżanki już. No to fantastycznie, no jak najbardziej będę czekał z niecierpliwością na to wydarzenie. Myślę, że to była bardzo pouczająca rozmowa, w takim sensie dla osób, które nie miały pojęcia, czym jest Krav Maga, ale też uświadamiająca to wydarzenie, tak? Czyli wszystkie panie, które będą oglądały wywiad z panem Markiem Lachem, aby wzięły sobie do serca i spróbowały dać sobie szansę, by sprawdzić, że to też może nas kiedyś spotkać, tak? Oczywiście nie wywołujemy wilka z lasu. Nigdy, tak. Ale no gdzieś tam musimy się z pewnymi rzeczami w tych ciężkich, trudnych czasach, jakże niebezpiecznych, o czym też nie można zapominać, aby po prostu pamiętać przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie. Dokładnie. Panie Marku, bardzo dziękuję panu serdecznie za przybycie do naszego studia. Wywiad z panem Markiem Lachem będzie można zobaczyć już po weekendzie właśnie na portalu wlc.pl. Ja życzę powodzenia, no i samych sukcesów jako organizacja. Dziękuję. Wrocławek. Dziękuję bardzo.